No i wreszcie dochodzi końcówka z tymi tematami 12 V, także jeszcze dzisiaj będzie temat sprawdzenia temperatur i tutaj w termowizję to wszystko weźmiemy, bo już 60 amper idzie na ten układ i nie polecam fotowoltaiki małej fotowoltaiki 12 V, nie polecam, max do 40 amper jak tutaj widzę, przy tych 12 V i tak za bardzo nic nie uzyskuje. Niech sobie mówi kto co chce, mnie to tam za bardzo nie interesuje. Jak widzę, jak mi się to wszystko po prostu tutaj grzeje i jak mogę mało z tego wszystkiego tak naprawdę osiągnąć. A bardzo prosto jest przeskoczyć z 12 na 24 V. Nawet w komperach, bo są też przetwornice DC-DC, żeby to też chodziło, tylko kwestia dalej, ile potrzebujemy. Jak takie pierdowe oświetlenie i inne duperele do 500 W, to ok, wyżej. Nie, jeszcze przy obciążeniu stałym, nie, po prostu nie polecam. Ale dobra, wlecimy w temat, słuchajcie, jakby nie było, bo dzisiaj już pomału będę kończył te wszystkie testy, jeszcze zrobię film z omówienia całego tego układu, ale dzisiaj właśnie z tych temperatur, bo cały dziennik sobie to, słuchajcie, leci. Ja tutaj sobie chodzę, macam i to jest wszystko gorące. No przetwornica też musi cały czas chodzić, odbiór mamy 600 W odbioru praktycznie, no bo inaczej bym tą baterię naładował moment do pełna, bo tutaj jak widzicie leci nam się nawet prawie 62 ampery. Jak mi się tutaj to wyostrzy, to będzie super. Nie wiem dlaczego to się nie chce wyostrzyć, no bo dalej widzicie gdzieś tło jakieś, kurde, mnie czasem cholera normalnie z tym wszystkim bierze, czego to się wyostrzyć nie chce. Ale okej, musimy jakoś tak zmęczyć. 60 amper leci, 13,5 V, 811 W. Może to dobrze widać, tylko mi tutaj po prostu w ekranie. Ale dobra, zapięte pod to mamy, słuchajcie, trzy panele szeregowo. Tutaj mamy 1300 W. Słoneczko na to sobie operuje. Z tych 1300 W możemy wykorzystać tylko, no, około 850 W. Najwięcej było, o, nawet w piku 913 W nam kopnęło. Czego mi tego nie chce tu wyostrzyć? Nie wiem. Powiem wam, nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. Momencik. Dobra, słuchajcie, znalazłem sposób, trzeba pod kątem po prostu. Za tyle jest refleksów różnych, że ostrość głupieje. A pod kątem to wszystko fajnie widać. No jak widzicie, mamy już 3-4 kWh nabite i maksymalnie 913 W nawet szarpnęło. Jak było naładowane praktycznie do pełna, pewnie słoneczko wyskoczyło i wtedy szarpnęło. Także 60 amper ciśniemy. Słońce wychodzi, zachodzi, ale 60 amper idzie cały czas. Także co, biorę się, kamerkę cyk i lecimy tutaj z termowizją. Te odcinki najbardziej, ten mi odcinek interesuje najbardziej. I tyle tak naprawdę mnie z tego wszystkiego obchodzi, bo reszta sobie ogarnia temat. A tutaj są założone przewody 16 mm². No i to się grzeje, no kurde, to się powiem wam grzeje. 25 by pasowało założyć na te 60 amper. Ale tutaj dalej mamy tylko 60 amper i 800 W. Co to jest? No to jest śmiech na sali, no ale bardzo dobrze to wszystko przetestowałem, teraz będę mógł śmiało powiedzieć, że 12 V się do niczego nie nadaje, no i tyle. Wiele osób to mówi, ale wiele osób też nie, zrobimy sobie i będzie ok. Wyjdziemy na 24, zobaczycie o wiele lepiej jak to wszystko zaczyna działać. Albo i nie. Dobra, lecimy z termowizją. No i dobra, lecimy z tematem. Po kolei mamy regulator najpierw. Spróbuję tutaj tym punktem to wszystko wyłapywać. P1, regulator tu na zewnątrz nie jest jakoś tak strasznie nagrzany. A zobaczmy jaką w ogóle temperaturę ma. No, regulator, powiem wam, 44 stopnie pokazuje. Poprzedni 40 do 50 się grzał, także już jest, no jednak większy regulator, ale też 20 amper idzie więcej. A konstrukcyjnie jest tak samo zrobione. Dobra, teraz lecimy sobie na przewody. Tylko wcelować mnie. 48 stopni, no prawie 50 stopni ma przewód plusowy. A bezpiecznie lecimy.
Bezpiecznik ma 41. Tu jest bezpiecznik założony. O, pokażę wam. Fajnie, że mam dwa ekrany. 100-amperowy teraz w tym momencie. I dalej przewodzik. Łapiemy, o, nawet najwyższą łapię. No tutaj już na dole jest taki, powiem wam, mniej gorący. Najbardziej gorący jest tutaj. A podokręcane to wszystko pozakowane jest, no full, że tak powiem. No i tutaj już są te temperatury troszeczkę mniejsze. I grzeje nam się cały ten. Tu jest 125 bezpiecznik założony. Grzeje nam się tu wspólny temat. Też 50 amper wychodzi. Także 125 tutaj, tutaj bezpiecznik setka i powiem wam, no w miarę to jakoś chodzi, ale no niestety, kurde, mi się to ani trochę, słuchajcie, nie podoba. Także tak to wygląda. O nie, jest to dobre. Takie, no do kamperów, do takiej zabawy, no nieduże obciążenia. Jak nie ma wyjścia, to ok, ale dalej nie, nie. Ani trochę mi się to, powiem wam, nie podoba, tam wszystko się tylko grzeje, a efektywności z tego jakieś tam jest, nie, ja mówię, żadnej, nie, straty ogromne i tyle, a między 12-24 nie ma dużego przeskoku, a jest dwukrotnie lepiej, można, że tak można powiedzieć. Także słuchajcie, jeszcze tylko omówienie będzie tej instalacji. Może nawet dzisiaj film zrobię, żeby już zamknąć jeden rozdział. I później jeszcze myślę film zrobić ogólnie o omówieniu całościowo tych wszystkich testów 12V. Jak to wychodzi i przeskakujemy na 24. Także suby, lajki, kaby, jak to woli. I lecimy z tematem dalej. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się i do następnego.